Film powinien zaczynać się od trzęsienia ziemi, później zaś napięcie ma nieprzerwanie rosnąć, mawiał niekwestionowany mistrz dreszczowców Alfred Hitchcock. A gdyby tak było w prezentacjach i narracjach biznesowych? Ależ byłoby pięknie. Klient by nie odpływał myślami podczas spotkania. Na widowni nikt nie uciekałby w telefon i nie zasypiał. Czy to możliwe? Tak. Wystarczy dobrze przygotować swoją opowieść. Pomóc w tym mogą dwa narzędzia. Pierwsze z nich to ramki, drugie to klej. Przy ich pomocy możemy pociąć dowolną historię. Wywalić z niej to, co niepotrzebne. Skleić ją ponownie, dbając o ciągi logiczne i dynamikę narracji. Ale po kolei. Przygotuj swoją historię. Pomogą Ci w tym znane struktury. Podróż bohatera, 6 kroków Pixara, PPS. Pomyśl o narracji jako o ciągu klatek filmowych. Wybierz z nich te, które są kluczowe. Bez nich opowieść nie będzie miała sensu. To są właśnie ramki, sedno opowieści. Wszystko, co jest między nimi, to tylko dodatek. Często zbędny. Możesz go wyrzucić. To wyeliminuje dłużyzny. Nikt nie będzie chciał wyjść z kina. Masz już oczyszczone z dłużyzny ramki, czas je połączyć na nowo. Do tego służy klej. To zabieg polegający na dodaniu do historii logicznych następstw. Najprościej zrobić to, zadając sobie pytanie, co powinno pojawić się w ramce poprzedniej, żeby zdarzenie w bieżącej było jego logicznym następstwem. Weźmy taki przykład. Znasz bajkę o Kopciuszku? Pewnie tak. Podzielmy jej początek na ramki. Pierwsza to szczęśliwe życie Kopciuszka z mamą i tatą. Jaką sceną to pokazać? Najlepiej taką, która jest powszechnie kojarzona z rodzinnym szczęściem. Druga ramka to śmierć matki. Tu oczywistym skojarzeniem jest pogrzeb. Trzecia to wejście macochy na scenę. Tu proponuję scenę zaślubin. To właśnie kluczowe ramki. Teraz czas na klej. Co dodać do ramki pierwszej, żeby logiczna była sytuacja z ramki drugiej? Co może zwiastować nadchodzącą śmierć matki? Kaszel? Katar? To dobry klej, czyli logiczny łącznik. A co z ramką numer 2? Czas wprowadzić macochę na scenę. Przecież nie może w kolejnej ramce wyskoczyć jak królik z kapelusza. I tak dalej, aż żyli długo, szczęśliwie i z bucikiem. W dobrych historiach każde dlaczego ma swoje dlatego.